Witam was wszystkich, dzień dobry, cześć i czołem. Jak widać po mojej twarzy, jakiś super wyspany nie jestem. Ale że po drodze położyłem się na 15 minut, a zeszło mi 2 godziny. Czas się skurczył. Zapadła decyzja, że płatną będę jechał tą końcówkę po Francji. Tutaj przy Miluzie, dole i tak dalej. No i jadę w ten oto sposób. Pokazuje mi nawigacja, że będę 14.20, będę koło 15 myślę. Bo 430 km na pewno nie będę jechał 4 godziny, tylko raczej 4,5. Więc będę koło 15 na miejscu. Nic się raczej nie będzie działo. To mi się wydaje przynajmniej, no nie wiem. Nic się raczej nie będzie działo. Ale jak zajadę, chyba pójdę spać. Także dzisiaj będzie drugi dzień bez vloga. Trudno. O czym chciałem powiedzieć, bo tak natknęło mnie właśnie, że bardzo żałuję, że te vlogi nie są na bieżąco, bo wtedy do pewnych rzeczy mógłbym się odnosić od razu. I wiecie, jeżeli ktoś coś na przykład napisał, stwierdził dzisiaj, to jutro na ten temat już byłby vlog. Albo przynajmniej moje odniesienie do tego. A tak nie ma sensu, żebym ja się odnosił, bo to będzie za x czasu, czyli jakieś półtora miesiąca. Wszyscy już zapomną, o co chodziło. Po przerwie uznałem, że wypadałoby się wam odmeldować, więc składam raport. 43 km, autostrada A5, Niemcy, godzina 15.07. Jestem prawie na miejscu, z tym, że po drodze jeszcze mam trochę korków. Mam tylko nadzieję, że dzisiaj to zdejmę, jak zajadę, bo chciałbym jechać sobie pod prysznic. Bo prosi się, dopomina się o mnie, przypomina sobie. No i iść spać. A co z tego wyjdzie, to zaraz zobaczymy. Myślę, że za jakąś 40 minut będę wszystko wiedział. Pogoda nie rozpieszcza. Witam wszystkich ponownie w przekazie prawie na żywo. Zładowałem się już. Pogoda, jak widać, zaczyna się przejaśniać trochę. Ja sobie jadę właśnie na stację, bo po tym maratonie, który miałem w tym tygodniu, był dość srogi, naprawdę. Nie miałem czasu na nic. Po tym maratonie, który miałem w tym tygodniu, który zaczął się w poniedziałek po południu, we wtorek po południu w sumie. W poniedziałek po południu. Sam już nie wiem. W poniedziałek po południu. Po tym maratonie prysznic się mnie domaga, kurnik się mnie domaga i w ogóle. Więc nie zastanawiając się mocno, jadę się przekąpać i jadę spać. Niebo naprawdę ładne. Myślę, może jakiegoś timelapsa walnę w międzyczasie. Znaczy na stacji już. Ładnie jest. Takie widoki poprawiają humor mi strasznie. Dużo ludzi tam się wypowiadało, że o, widoki się znudzą, że w ogóle jak można się czymś takim jarać i tak dalej. No można. Kwestia tego, kto ile jest w stanie wyciągnąć pozytywnych rzeczy z tego, co go otacza. Ja myślę, wydaje, że u mnie nie jest tym tak źle, bo
bo zazwyczaj coś fajnego znajdę, na przykład to, patrzcie. No nie jest pięknie? Ale jeszcze się z wami nie żegnam. Jeszcze się do was odezwę za chwilę. Spokojnie. Tam jest mniej pięknie. Ale niebo się rozjaśnia. Moja sytuacja wygląda tak, że całkiem ładnie się wpasowałem. Idę się pytać najpierw tutaj na poprysznic. 18. To już wiem, że tutaj shower jest zajęty. Jeden jest tylko. No generalnie sytuacja jeszcze wygląda tak, że gościu jakiś czeka na prysznic. Taka pora dnia niestety. O 18 jak ciężarówki zjeżdżają na parking, to wszyscy kierowcy ciężarówek, którzy jeżdżą i mają tacho, idą sobie pod prysznic, bo mogą. Ja nie miałem na to czasu od 3 dni. Ostatnio prysznic brałem w poniedziałek. Mamy czwartek. Na stacji benzynowej podobno są 2. Idę zobaczyć. Tutaj był klucz. Także shower time! Tu. Shower. Jakie wzorki mają? Małe zlizanie. Jeno. Ktoś ma klapę. Ale prycha po całości. Ale muszę wam przyznać, że pomieszczenia ten prysznic, to można było się po nim ganiać. Nieraz nie ma się rozstawić pod prysznicem z gratami, a tutaj to normalnie można się było ganiać. Siema wszystkim. Jest piątek, godzina 11. Ja wyspany jak ta lala. Nic się nie dzieje. Na razie żadnego ładunku, nic nie ma. Więc korzystając z tego, że pada i nie chce mi się gotować, idę mało dietetycznie do Burger Kinga. I taki oto dietetyczny zestaw. To są tylko chusteczki, spokojnie. Jest gniazdko. Także gdybym, nie wiem, nie ruszył stąd w ogóle, czegoś bym chciał uniknąć, wolałbym gdzieś pojechać dzisiaj, no to wiem, że na weekend mam prąd. Mogę sobie działać. Aura na zewnątrz mnie zachwyca. Sytuacja klaruje się tak, że jak dzisiaj nigdzie nie pojadę, to podzielę się z wami pewną historią na temat mojego doświadczenia jako kurier. Tak, jeździłem jako kurier kiedyś. Nie był to długi epizod, ale parę miesięcy spędziłem do tej pracy. Tymczasem biorę się do montaż. Podoba mi się ten pingwin. Naprawdę ten pingwin mi się podoba. Teraz pora na Lidla. Tak wiem, mówiłem koleżance, że pojadę do Rewe, ale nie ma Rewe nigdzie blisko, a Lidl jest. Więc idziemy. Zaparkowane zajebiście. No trochę wystaje, ale tutaj akurat to nie szkodzi, że wystaje. Taka jeszcze ciekawostka. Za to lubię moją kamerę cofania. Dawno już nie brałem wózka w Lidlu. O, dzisiaj spore zakupy. Dzisiaj generalnie na bogato lecę. Ale 2 tygodnie minęły, odkąd wyjechałem w trasę. Trzeba zakupy uzupełnić. A druga sprawa jest taka, że w takie temperatury niepotrzebna mi jest w ogóle chudziarka. Bo na zewnątrz, w skrzynce, w której trzymam żarcie, bo ja zawsze trzymam wtedy na zewnątrz żarcie, tam jest około 5 stopni. Więc jest git. Miller Milch. Co? Może chowy? Nie. Jedyny słuszny.
Pierwszy raz w Niemczech miałem sytuację, w której pani do mnie podeszła i powiedziała, że ma mnie filmować. Był jedyny kraj, w którym nigdy nikt się nie przyczepił do mnie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Pingwin już na mnie wygląda, patrzcie. Dobra, teraz się muszę popakować. I taka sytuacja to jest na teraz. Jadę na parking. O! Doświetlony z dwóch stron. Ponieważ przepalam auto, żeby nie było, że mi akumulator zdechnie, wybasta i tak dalej. Obiecałem wam, że opowiem wam trochę o tej mojej historii związanej z kurierką. Tak, kiedyś pracowałem jako kurier, chociaż nie byłem zatrudniony jako kurier. Natomiast zaraz do tego przejdę. Wszystko zaczęło się tak, że pracowałem u podwykonawcy w Coca-Coli. To był któryś z rzędu podwykonawca. I w pewnym momencie po prostu w Coca-Coli był taki sezon martwy. Zawsze tam zima, to był taki sezon martwy, gdzie prawie nic się nie wywoziło. I no, niektórzy kierowcy brali po dwie trasy i tak się spokojnie wyrabiali. No, a niektórzy nie mieli roboty, więc żeby zapewnić robotę, moja ówczesna szefowa wpadła na pomysł, że jej syn zaczął jeździć, to pamiętam wtedy, Sprinterem, Blaszką, o ile się nie mylę, albo Iveco Blaszką, w GLS-ie, w Strykowie, bo w Strykowie była baza GLS-u. Ja nie miałem niestety tej przyjemności wstawania o 4 rano, ponieważ no, chłopak musiał być o 5 rano na bazie, żeby odebrać paczki. Ja nie wiem, jak to wyglądało, szczerze mówiąc, bo nie jeździłem z nim, ja odpowiadałem tylko za rozłożenie tych paczek z nim. Natomiast wiem, że jest to ciężka praca, ponieważ samo rozłożenie tych paczek z nim dawało mi w kość, a dodatkowo jeszcze pomyślę, że musiałbym jeździć na firmę się rozliczać i jeździć rano odbierać te paczki, to szczerze za takie pieniądze nie robiłbym na kurierce, naprawdę. Tak trochę przekłamałem z tym, że robiłem jako kurier, no bo robiłem tak jako pseudokurier, niepełny. 60% bym powiedział, 70%. No, ale jeździłem na rejonach Łasku, jeździłem na rejonach nie Piotrkowa, tylko tutaj Żgowa, jeździłem na rejonach Łodzi i nie była to wesoła praca. Często gęsto problem jest z klientami. Dużo klientów twierdzi, że no, oni chcą towar po południu, paczki po południu. A problem polega na tym, że kurier musi do danej godziny, przeważnie tam na 20, najpóźniej musi być na bazie. I mając 60 paczek, nie jesteśmy czasami w ogóle tego w stanie rozwieźć w ciągu dnia, a co dopiero wszystko rozwieźć po południu. To takie przesłanie moje do ludzi, którzy często gęsto korzystają z usług kuriera, że to właśnie tak wygląda. Kurier ma 60 paczek dziennie do rozwiezienia i on ledwo się z tym wyrabia, więc nie wymagajcie od niego, żeby zawsze do was przyjeżdżał po południu. Ja wiem, że to jest problematyczne dla wielu osób, bo dużo osób pracuje, ale no czasami tej paczki możecie nie dostać w ten sposób, tak? Bo nie jest w stanie się wyrobić. Natomiast jeszcze na wsiach w miarę to fajnie funkcjonowało, bo na wsiach w większości czasu ktoś tam jest w domu, tak? Natomiast w miastach była to tragedia. Drugą tragedią jest to, że nieraz paczka ważyła 30 kg, a na przykład w bloku była pusta winda i trzeba było na 10 piętro tą paczkę wnieść. I wniesienie kilkunastu takich paczek dziennie to jest po prostu katorga, wierzcie mi. Człowiek wracał wydymany jak nie wiem. W momencie, kiedy ktoś już jeździ na danym rejonie i obada rejon, to tak naprawdę można wiele rzeczy przekłamywać. Ja wiem, że kurierzy tak robią. Wiem, że kurierzy często mają dogadane, jak na przykład do danego klienta przywożą coś często, to wiedzą, że na przykład można zostawić u sąsiadki i on nie będzie robił rabanu. I wtedy taki kurier zostawia u sąsiadki, sąsiadka składa podpis i jest ok. Natomiast dla nowych klientów każdy kurier się boi, no bo nigdy nie wiadomo, czy dany klient potem nie złoży skargi, a z tymi skargami to jest tak, że generalnie w Gielesie tak było. 3-4 skargi kurier wylatywał i nie miał prawa bytu w takiej firmie. Wbrew pozorom tego, co ostatnio się widzi z tymi przepakowywaniem paczki i tak dalej,
To są rzeczy, które kurierzy robią gdzieś tam za kulisami, ale to, co gdzieś, na czym zostaną złapani, jeżeli jakaś tam skarga na nich wpłynie, to duże konsekwencje. Mnie na przykład w GLS-ie strasznie drażniło to, znaczy ja nie miałem z tym styczności, bo jeździłem jako dodatek, ale mój jeden z szefów, których kiedyś tam robiłem, też miał auto w GLS-ie, to już później zupełnie, i on właśnie mi opowiadał, że latem były takie specjalne spodnie 3/4, kombinezony GLS-u, i na przykład niektórzy potrafili jeździć i sprawdzać, czy dany kierowca jest ubrany w kombinezon, mogło być 36 stopni, a on musiał w spodniach 3/4, żadnych krótkich spodenek nie mógł założyć. Więc to jest takie trochę przegięcie moim zdaniem i traktowanie tych kurierów też w taki sposób nie fair. Pieniądze, tak jak powiedziałem, nie są z tego wcale cudowne. Ja akurat miałem tyle samo, z racji tego, że nie pełniłem pełnej pracy na kurierce, miałem tyle samo, co normalnie w tej mojej pracy w Coca-Coli. Natomiast znajomi moi pracowali 2000 z haczykiem za robotę od 5 rano do 21. To no bez szału moim zdaniem. Cały czas się mówi na przykład, że wiecie, że my busiarze trzaskamy, że my busiarze jesteśmy niebezpieczni, jeździmy na zapałkach i tak dalej, ale nikt nie patrzy na to, że kurier często gęsto wychodzi z domu o 4 rano, wraca o godzinie 22, wiadomo, że nie pójdzie od razu spać, musi coś zjeść i tak dalej, i tak dalej, i też śpi po 5, po 6 godzin. I jest bardziej wymęczony, bo kurier jeszcze musi latać z tymi paczkami, użerać się z ludźmi i tak dalej, a my po prostu wsiadamy i jedziemy przed siebie. Więc no mi się wydaje, że są zawody, w których bardziej się katuje kierowców i bardziej się wykorzystuje ludzi niż to busiarstwo. Ale no, to akurat w naszym przypadku tak to wygląda. Natomiast ciekawa historia związana z busiarstwem, z kurierstwem. Jedziemy kiedyś z młodym przez jakąś tam wieś, ja wtedy prowadziłem. Mijam jakąś tam laskę sobie minąłem, czy nie, czy ja ją dopiero miałem mijać, już nie pamiętam teraz. Mniejsza z tym, polna droga, gdzieś okolice Łasku, taka, znaczy polna, taka gdzieś gminna, drobna droga, to była zima, droga była ładna, odśnieżona, no i jedziemy. I w pewnym momencie czuję takie jeb i zaczęło szarpać moją dupą całą. Ja tam delikatnie opanowałem auto, przyhamowałem, zjeżdżam na bok i w tym momencie, kiedy zacząłem zjeżdżać na bok, zobaczyłem, że tylne koło mnie wyprzedza. Dosłownie wyprzedziło mnie i poleciało w pizdiet w pole, nie? Całe szczęście, bo szła dziewczyna drogą i to koło ją ominęło dosłownie o metr, przejechało obok niej. Ja jechałem jakieś 70 km na godzinę i przy tej prędkości, jeżeli rozpędzone koło by ją uderzyło, mogłoby się naprawdę skończyć tragicznie. Natomiast młody wyszedł z auta, popatrzył, spojrzał, pokiwał głową i skwitował to tak. Tak to jest, jak ojciec najebane auta naprawia. Ja nawet nie wiedziałem, co powiedzieć. Naprawdę. Ale faktem było, że śruby były dokręcone tak, że nikt tego później nie sprawdził, czy one są porządnie dokręcone i po prostu się odkręciły. Pogubiliśmy te śruby w cholerę, nie szło ich znaleźć, więc padł patent, że po prostu z każdego koła odkręciliśmy, bo to były koła na 5 śrub. Z każdego koła odkręciliśmy po śrubie i tam chyba jedna śruba się ostała, więc z każdego koła odkręciliśmy po śrubie i przykręciliśmy koło na 4 śruby, tak? Czyli każde koło było na 4 śruby przykręcone i pojechaliśmy dalej. Ale powiem wam szczerze, że tu jest właśnie to, musicie, jak wymieniacie koła jakieś, zawsze po ujechaniu, nie wiem, 100-200 km, jeżeli nie jesteście pewni, to nawet 50 km, sprawdzajcie, czy dobrze dokręciliście koła. Bo ja miałem taką sytuację kiedyś w Hondzie. Też jechałem, wymieniałem koła, nie dokręciłem tego tak porządnie i zajechałem do Łodzi, znaczy do Kucin, na wieś i wracałem do Łodzi. Jadąc z siostrą, usłyszałem takie stukanie. To jest takie charakterystyczne stukanie, jak jedziecie. Tak stuka. I mówię, nie, Ania, coś jest nie tak. No ale tak przypomniało mi się właśnie ta historia z tym kołem wtedy, z kurierki. Zjechałem na bok, wyjąłem klucz od kół i faktycznie tam dwie śruby były lekko, lekko już były luźne, a trzy jeszcze trzymały, ale już to koło zaczynało tak przeskakiwać trochę na tych śrubach.
I stąd się właśnie bierze to stukanie. Także zawsze po wymianie koła pamiętajcie, żeby po ujechaniu tam 50 km powiedzmy, jak to koło się ułoży, sprawdzić, czy ono jest dobrze dokręcone. Jeżeli dokręcacie na przykład bardzo koło, to tam po 100-200 km, żeby to sprawdzić. Żeby tego pilnować, bo naprawdę można koła pogubić. I można zrobić niesamowitą krzywdę komuś. A propos gubienia kół, to jeszcze mi się przypomniała sytuacja w Coca-Coli kiedyś. Jak jechałem starym Iveco z kolegą i coś strasznie blokowało koło, tarło przednie lewe. I tak się zastanawialiśmy, co jest. No ale dobra, no jakoś, jak wiecie, jak to kiedyś było z tymi autami, stare i tak dalej, jakoś dojedziemy. To jakoś dojedziemy, no. Szef stwierdził, że dojedziemy i to będzie robione. Zabrakło nam 40 km. Coś nas tknęło z kolegą, de facto z kolegą Robertem, którego widzieliście w filmie Koń na imprezie, w Okiem Busiarza. To jest właśnie ten chłopak, z którym ja w sumie zaczynałem karierę w ogóle na autach, na busach i tak dalej. W Coca-Colę rozwodziliśmy razem, na Bełchatów. I coś nas tknęło, żeby zjechać w Dutowie na lody. Tam taka budka z lodami była włoskimi. Zajebiście, sympatyczna babka, zajebiste lody tam były. Zjechaliśmy, wzięliśmy sobie po lodzie, no i Robert mówi, dobra, to ja będę teraz prowadził. On to wsiadł i zdążył się lekko tylko rozpędzić i nagle było takie jep! Auto siadło. My tak patrzymy, a nasze lewe koło nas wyprzedza i jedzie do rowu po przeciwnej stronie drogi. To też całe szczęście jechał ktoś z naprzeciwka, że to koło ominęło to auto i nic się tam za bardzo nie stało. Ale tak, takie przygody przeżywałem. Kiedyś jeździło się autami... Znaczy ja miałem takie doświadczenie, że jeździłem autami o różnym stanie technicznym, dlatego jestem na to przewrażliwiony i jak już wsiadam do auta, to auto musi być w dobrym stanie technicznym. Akurat na busach ciężko auto w złym stanie technicznym, ponieważ no, zdarzałem się też, owszem, niedbalstwa, ale jeżeli firma jest chociaż trochę w porządku, to nowe auto no, nie jest aż tak ciężko utrzymać, jak jakieś auto 20-letnie, tak? No, natomiast wtedy w Coca-Coli, w tym Iveco, to się ukręciło koło razem z piastą. Więc tam już było trochę więcej roboty, nie dało się tego przykręcić, musieli przyjechać, wymienić piastę i tak dalej, i tak dalej. Wracając jeszcze na chwilę do kurierki, ale powiem wam tylko tyle, że podsumowując całą moją pracę, bo robiłem może 3 miesiące jako właśnie pomocnik kuriera, to zauważyłem, że w momencie, kiedy trasę już jakoś się ogarnia się punkty, ogarnia się rejon, łatwiej ułożyć sobie trasę, łatwiej sobie wszystko zorganizować i można ten czas pracy skrócić. Natomiast nadal on jest bardzo długi. To moim zdaniem poniżej 10 godzin dziennie jest nierealne, żeby zejść. 10-12 godzin. Jeżeli zaczynamy o 5 rano na bazie, nie zjedziemy wcześniej jako 16. To jest 11 godzin. No i tak codziennie. To w ogóle nie jest fajne moim zdaniem. Ktoś, kto naprawdę już bardzo, bardzo dobrze ogarnia rejon, jest w stanie zejść powiedzmy do 9 godzin pracy dziennie. Więc za 2000 z haczykiem, czy nie wiem, czy to jest taki dobry biznes tak naprawdę, bo na magazynie można tyle zarobić za 8 godzin. A jak robimy nadgodziny, to możemy zarobić więcej. Nie chciałbym. Nigdy bym nie wrócił na kurierkę. Dla mnie po prostu to było użeranie się z ludźmi przede wszystkim. Ja lubię z ludźmi pracować często gęsto, ale na kurierce jest takie, tak mi się wydaje, ja odnosiłem takie wrażenie, że ludzie uważają, że jak kurier im coś przywozi, to oni są panami. Często gęsto. Oni są panami, oni wydają rozkazy, oni rządzą. A tak wcale nie jest. Wszyscy jesteśmy równi. Pamiętajmy o tym. Dzień dobry. Jestem nałogiem. Nałogiem pistacji. Pistacje to mój nauk. Generalnie myślałem, że sobie wstanę, wezmę się za pracę. Okazało się, że jeden plik, który wczoraj się renderował, się zrąbał. I zamiast wziąć się za gotowanie śniadania, mam jeszcze 20 minut, pistacje wpierdzielam. Masakra. Niedziela jest. Już za 10:11. Ja mam jeszcze całe 68 km do zrobienia. Dzisiaj zrobię połowę. Jutro resztę, żeby się nie zmęczyć. Nie no. Dobra, biorę się za śniadanie.
Zapomniałem sobie otworzyć drzwi drugich. Tada. Wczoraj ode mnie kabel AUX pożyczali, bo sobie filmy chcieli oglądać. Aha. Nie ma tak naprawiony statyw. On niedługo będzie tak poklejony, że nic się tam nie będzie ruszać w nim. Pieczywo. Wodę. Czy woda do picia, spokojnie. Tak. Ewidentnie sól była otwarta. I pieprz. I to mi starczy. Ciach. Ciach. Ram-pam-pam-pam. Mamy jajeczka. To teraz... O kurde, ustawiłbym tam kochankę jakoś. Tuszczyki! Mój buczuszek. Historia o tym, jak Damian popełnił jednego taktycznego fejla. Natomiast nie wyjął cebuli. Ale obawiam się, że wyjęcie cebuli w tym momencie to mógłby być już problem, więc zjem jajecznicę bez. Sól morska z pieprzem. Fajna sprawa, fajny młynek. I czosnek. Bez czosnku nic nie może się miodzić. No. Jajeczniczka zrobiona. Render nadal trwa, chociaż już się kończy. Ja biorę się za jedzenie i dalej za pracę. Że widzimy się później. Dzisiaj przybliżę wam co nieco odnośnie wyposażenia tego auta. Bo ostatnio były pytania, ale o tym później. Smacznego. Korzystając z tego, że jeszcze sobie sprzątam w tej skrzynce przy okazji, to pokażę wam trochę wyposażenia. Ponieważ pomimo tego, że jeżdżę chłodnią i tak naprawdę ładunku nie mam obowiązku zabezpieczenia aż tak bardzo ładunku jak na plandece, to nadal mamy coś takiego jak narożniki. W tym miejscu przekładamy pas. To jest narożnik, który nakładamy na wszelkiego rodzaju palety, kartony, które są delikatne i pasem mogły zostać bezgniecione. Więc narożniki. Dwa pasy grube, które są podpinane pod tą środkową listwę, czymś takim. Jeden. Ważna rzecz dla tych osób, które chcą jeździć jako kierowca kiedykolwiek. Pasy muszą mieć swoją homologację. Są to pasy, które zabezpieczają ładunek, więc no, muszą być w jakiś sposób homologowane. I homologacja ta często gęsto jest przyszywana na stałe do pasa tak, że ona się nie oberwie. Niestety w tym przypadku jest przyszywana tak. Żeby wam nigdy nie przyszło do głowy, tak jak jeden chłopak zrobił, że to sobie obciął, albo żeby wam nigdy nie przyszło do głowy, żeby to oberwać, a jak się oberwie, to pamiętajcie, że ten pas już jest wtedy bez homologacji. I za takie coś to mandaty. Klamry tak samo. To co tu macie, to jest metka, to jest homologacja i to jest bardzo ważne. Jedną z kolejnych rzeczy na wyposażeniu są gumy, maty gumowe. W momencie, kiedy ja mam akurat taką podłogę, że no nie muszę za bardzo tego używać, natomiast jeżeli mam bardzo śliską paletę, to wtedy to zakładam. Dociskając taką paletę do ziemi w jakiś sposób, nawet nie dociskając, ona się wtedy tak nie przesuwa się po ziemi, tak? Dodatkowo jeszcze dwa pasy małe, które są węższe. No i nimi się spina po prostu jakieś takie ładunki, kurde. O, nimi się spina jakieś takie ładunki, które są lżejsze i nie potrzebują jakiegoś masywnego pasa, ewentualnie żeby zabezpieczyć sobie tylko ściankę albo coś w tym stylu. Natomiast one końcówki mają już takie i na potrzebę tego, żeby to zapiąć, mam również na pace przyczepione takie klamry pod tą listwę i za te klamry to zapinam. Zaraz wam to pokażę. Co bardzo ważne, te pasy też mają homologację.
Także pamiętajcie o tej homologacji, jak jeździcie, żeby tego pilnować, bo no za coś takiego po prostu jest mandat, tak? Dobra, idę wam pokazać. O, to. O, coś takiego mi chodziło. I tu generalnie... O, tak, nie przesunę tego, to tak ma być. Tu generalnie podpinamy te pasy, które zaczepiam pilkowo. Ja mogę tutaj tylko wpiąć. Tam jest reszta. Korzystając z okazji, że już ogarnąłem sobie to, to sprawdzę sobie olej, bo auto nie było odpalane jakiś tam czas. I sprawdzę sobie płyn do spryskiwaczy. Tu. Oto kolejne zastosowanie ręcznika jednorazowego. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Generalnie oleju jest pod samym maksimum, więc po pierwsze nie muszę dolewać, po drugie jak widać oleju nie bierze, bo dwa tygodnie w trasie. Raz, dwa, trzy. Zamknięte. No i z racji z tego, iż ten weekend kompletnie nic się nie dzieje, to by było na tyle w tym odcinku. 3 dni stania w jednym miejscu. My widzimy się jutro. Co jest jutro? Jutro generalnie mam 30 km do zrobienia, 38, więc strasznie dużo. W każdym razie do następnego roadvloga. Trzymajcie się.